Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych otrzymało w miesiącu lipcu dotację z budżetu gminy Ostrowiec na działania, prowadzenie punktu specjalistycznego dla osób, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym czy wsparciem w trudnej sytuacji życiowej. W kwocie 20 tysięcy złotych była to najwyższa pula, którą otrzymało stowarzyszenie. W ogóle wszystkie stowarzyszenia prowadzimy punkt specjalistyczny prowadzony przez 7 specjalistów, między innymi właśnie znalazł się psycholog, który w tym momencie ma konsultacje, znalazł się również doradca do spraw obywatelskich, mamy pracownika socjalnego, mamy prawnika, radcę prawnego, mamy doradcę zawodowego i mamy specjalistę do spraw profilaktyki uzależnień. Od kiedy ten punkt funkcjonuje? Punkt funkcjonuje od 1, właściwie od 3 lipca i od lipca został też uruchomiony. To z jakimi efektami ilu bezrobotnych przyszło i w ogóle do kogo jest skierowane? Bo ja rozumiem nie tylko i wyłącznie do osób bezrobotnych, ale także dla rodzin, czyli z jakimi, ile osób i z jakimi potrzebami przychodzą? W tym momencie oczywiście wiadomo, jest to okres wakacyjny. Największym powodzeniem oczywiście cieszy się punkt poradnictwa psychologicznego i punkt poradnictwa doradztwo obywatelskie, jak również logopedyczne, o którym jeszcze, przepraszam, nie wspomniałam, logopeda również przyjmuje na konsultacje indywidualne. Doradztwo zawodowe w tym momencie zostało skierowane do 2 beneficjentów. Były to osoby bezrobotne, które były w trakcie poszukiwania pracy, które miały problem z napisaniem aktualnych dokumentów aplikacyjnych. To powiedzmy jeszcze, z jakimi problemami kto przychodzi, bo mogą przychodzić rodziny, mówi Pani, że jest punkt logopedyczny, czyli generalnie do kogo to biuro jest otwarte, na kogo czekacie, kto i z jakimi sprawami może się do Was zgłosić? A właściwie każdy mieszkaniec gminy Ostrowiec, który ma problem wychowawczy, życiowy, jest w trudnej sytuacji życiowej i tutaj jest po to właśnie ten punkt uruchomiony w jednym miejscu, żeby mogło działać to systemowo, w sensie działać to w taki sposób, żeby każda osoba, która potrzebuje wsparcia, mogła być skierowana do danego specjalisty i mogła przyjść do danego specjalisty uzyskać pomoc. Tak? Nie zawsze problem wychowawczy wiąże się tylko i wyłącznie z problemem samego dziecka, również łączy się z problemem rodzica, który nadużywa na przykład alkoholu. Wówczas skierowany jest ten rodzic do punktu, który prowadzony jest przez specjalistę. Dziecko natomiast jest jakby wspierane przez psychologa czy chociażby logopedę. W ramach tych środków do kiedy ten punkt będzie funkcjonował? Punkt będzie funkcjonował do końca grudnia bieżącego roku. Każdorazowo, w każdym miesiącu na drzwiach i na dole tegoż budynku tak widnieje rozpiska, kiedy, w których godzinach i w których dniach przyjmują dani specjaliści. Nie trzeba się rejestrować, tylko po prostu przyjść na dokładnie. Jeżeli oczywiście w danym momencie ma psycholog czy logopeda, które są najbardziej oblegani, mają wolne miejsca, jak najbardziej można przyjść bezpośrednio, ewentualnie umówić się na konkretny dzień, na konkretną godzinę. I wszystkie porady są bezpłatne? Wszystkie tak. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie porady są bezpłatne, bez dodatkowych i skierowane jakby do każdego mieszkańca gminy, bez względu na to, czy jest osobą pracującą, czy jest osobą bezrobotną. Każdy, kto ma taki problem, może przyjść i może się zgłosić do punktu. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa lokalnego, prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, pan Jarosław Górczyński, w tym roku właśnie wyasygnował większą kwotę na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Kwota, która została przeznaczona na cel utworzonego poradnictwa specjalistycznego, to 20 tysięcy złotych. W ubiegłym roku była to kwota 5 tysięcy i było to tylko poradnictwo obywatelskie. Dzisiaj mamy do czynienia z poradnictwem specjalistycznym w wielu dziedzinach, o czym mówiła koleżanka prezes stowarzyszenia pani Agnieszka Budek. Cieszymy się bardzo, że z tej bezpłatnych porad może skorzystać coraz większa grupa osób. Powiem szczerze, że już do naszego wydziału przychodzą osoby z zapytaniem, gdzie mogą uzyskać na przykład bezpłatnej porady, jeżeli chodzi o uzależnienia, niekoniecznie alkoholowe, bo tych uzależnień mamy coraz więcej i między innymi pojawiają się problemy związane z hazardem lub z innymi uzależnieniami. W związku z tym utworzenie
takiego poradnictwa, jak, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest na pewno bardzo dobrą drogą do tego, żeby osoby, które mają problemy, mogły znaleźć rozwiązania tych problemów. Pamiętajmy, że są tutaj specjaliści z pełnymi kwalifikacjami. Osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do wykonywania tego typu zawodów. Więc cieszymy się, że mieliśmy taką możliwość. Mówię tutaj o panu prezydencie, jeżeli chodzi o dołożenie środków finansowych i utworzenie naprawdę ciekawego poradnictwa specjalistycznego. Jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o psychologa, to głównie zgłaszają się rodzice z dziećmi. Głównie to są problemy wychowawcze, czasem emocjonalne, ale też problemy w relacjach między nimi. Nie potrafią się ze sobą dogadać, szukają po prostu kogoś, kto naprowadzi ich na tą dobrą ścieżkę. Czy są to trudne rozmowy? Tak. Tak, myślę, że zarówno trudne i dla mnie, i dla nich, bo no nie łatwo jest mówić o swoich problemach, o swoich czasem nieprawidłowościach w wychowaniu dziecka. Czasem trudno jest rodzicom się przyznać do tego, ale dają się naprowadzić na dobrą ścieżkę. Ja staram się korzystać z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii krótkoterminowej, więc mam nadzieję, że to, co im proponuję, pozwoli im w miarę szybkim tempie naprowadzić ich na tą dobrą drogę, no i na rozwiązanie tych problemów, z którymi się zgłaszają. Zobaczyć efekty, tak? Tak, tak. Czy taka jedna wizyta daje efekty, czy jednak to jest początek jakiejś większej konsultacji? No ja myślę, że jedna wizyta nie da nic. To chyba tylko wizyta u lekarza i recepta, którą się dostanie, może zadziałać jak złoty środek. Natomiast jeśli chodzi o spotkania z psychologiem, no to raczej jedna nie da zupełnie żadnego rezultatu. I tu jest potrzebnych kilka spotkań. Fajnie, żeby to były spotkania cykliczne, w miarę regularne. No bo na pierwszym spotkaniu dowiadujemy się, z czym rzeczywiście mamy problem, tak? Czasem są osoby, które przychodzą po tygodniu i dopiero po tygodniu mają tą pewność siebie i otwartość do tego, że jeżeli wzbudziłam to zaufanie, powiedzieć, co tak naprawdę ich boli. Być może o czymś zapomnieli. To jednak jest stres, zarówno dla mnie, jak i dla nich. Więc myślę, że te kilka spotkań. Mam osoby, które przychodzą od początku lipca, więc dzisiaj na przykład było piąte spotkanie. I naprawdę współpraca układa się dobrze i zapowiada się jeszcze na kilka takich rozmów, więc dla mnie to jest bardzo przyjemne, jeżeli te efekty są widoczne. No a współpraca w tym zaufaniu i w tej atmosferze dla mnie też jest radością. Biuro Porad Obywatelskich istnieje już 15 lat w Ostrowcu Świętokrzyskim, więc zajmuje się ono pomaganiem pod względem prawnym i obywatelskim dla osób, które są w trudnej sytuacji życiowej, materialnej. No ale do biura przychodzą różne osoby, nie tylko biedne, i które są starsze osoby, również młode też przychodzą. Natomiast Biuro Porad Obywatelskich zajmuje się udzielaniem porad w różnych dziedzinach, między innymi w sprawach mieszkaniowych, w sprawach zatrudnienia, w sprawach takich rodzinnych, typu rozwody, alimenty, pozbawienie. Czyli szeroko rozumiana pomoc. Bardzo szeroki wachlarz udzielania porad dla mieszkańców Ostrowca. I nie tylko, no bo do biura przychodzą również osoby spoza Ostrowca. 15 lat znaczy, że tych problemów jest dużo i pewnie też tych mieszkańców, którzy się zgłaszają, również jest dużo. O tak, bardzo dużo. Tak. Jest bardzo duże zainteresowanie. Niemniej jednak są osoby, które nie wiedzą, że istnieje Biuro Porad Obywatelskich. Dowiadują się na przykład od przypadkowych osób albo od rodziny czasami, przeważnie pocztą pantoflową, pomimo że jest ogłoszenie i w Gazecie Ostrowieckiej. No i biuro już przecież istnieje tyle lat, więc mimo wszystko nie wiedzą mieszkańcy.